Tłumaczenie Hanna Gerlach, czyta Samuel Bukowski. Sprawiedliwość z wiary. Odcinek drugi. Boże rozwiązanie. Witam ponownie. Czy nasze ostatnie studium było dla Ciebie interesujące? Może zrobiło dla Ciebie to, co zrobiło dla mnie? Uwolniło mnie. Widzisz, spędziłem większość mojego życia próbując robić wszystko dobrze. Tak bardzo starałem się być doskonały, ale wszystko, czego doświadczyłem, to rozczarowanie i potępienie. Szukałem doskonałości, z której prawo byłoby zadowolone, w niewłaściwym miejscu. W ostatnim studium obiecałem powiedzieć wam, czego naprawdę chcę od nas prawo. I zrobię to za chwilę, ale najpierw chciałbym cię zapytać, czy kiedykolwiek słyszałeś wyrażenie sprawiedliwość przez wiarę? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co to oznacza? Nie lubię używać typowych chrześcijańskich frazesów w moich prezentacjach? Ponieważ odkryłem, że często nawet nie wiemy, co one oznaczają, ale myślimy, że tak długo jak możemy recytować te wspaniałe zwroty, to będzie w porządku. Dlatego staram się ich unikać. Zamierzam jednak użyć wyrażenia sprawiedliwość przez wiarę, ponieważ w rzeczywistości jest to bardzo proste podsumowanie tego, co studiujemy. Zatem zachowajmy te słowa sprawiedliwość przez wiarę bardzo prosto. Przeczytajmy definicję sprawiedliwości przez wiarę z książki Przypowieści Chrystusa, strony 312. Tutaj Ellen White określa sprawiedliwość. Mówi ona: Sprawiedliwość to właściwe postępowanie, czy też życie zgodne z prawem, według polskiego przekładu rozdziału 22 pod tytułem Bez szaty weselnej. Tym właśnie jest sprawiedliwość. Nie potrzebujemy wszystkich teologicznych argumentów, aby ją wyjaśnić. Aby zachować prostotę, potraktujmy sprawiedliwość po prostu jako właściwe postępowanie, ponieważ tego właśnie potrzebujemy, prawda? Właściwe postępowanie jako takie, które jest dopuszczalne, akceptowalne lub do przyjęcia przez prawo Boże? Ponieważ, jak właśnie się dowiedzieliśmy, moje właściwe postępowanie nie jest wystarczająco dobre. Przeczytajmy jednak resztę tego stwierdzenia przy powieści Chrystusa, strona 312 w wersji angielskiej. W języku polskim znajdziemy to w rozdziale 22: Bez szaty weselnej. Sprawiedliwość to życie zgodne z prawem. Każdy będzie sądzony według swoich uczynków i swojego postępowania. Uczynki zdradzają charakter, świadczą o prawdziwości wiary. Jeśli więc sprawiedliwość jest prawym postępowaniem, pomyślmy o sprawiedliwości przez wiarę jako o prawym postępowaniu przez wiarę. Jeśli pomyślimy o tym w ten sposób, będzie to miało więcej sensu. Przejdźmy do Rzymian 14:23 i przeczytajmy ostatni fragment. Albowiem cokolwiek nie jest z wiary jest grzechem. Jakiekolwiek uczynki, które wykonujemy, a które nie są wynikiem wiary, są grzechem. Tak więc to przez wiarę właściwe uczynki, uczynki, które są do przyjęcia, pojawiają się w naszym życiu. Więc jest to właściwe postępowanie przez wiarę. Jeśli nasze uczynki są nie do przyjęcia, to co musi zrobić wiara? Musi wnieść czyjeś uczynki do naszego życia. I jak myślisz, czyje to są uczynki? Spójrz na ten werset tutaj w Izajasza 54:17, czytając tylko ostatni fragment. Takie jest dziedzictwo sług Pana, i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. ich co ich dobre uczynki pochodzą ode mnie bóg mówi tutaj że zapewni nam swoje własne dobre uczynki bo on wie że nasze uczynki nie są wystarczająco dobre dlatego mówi ja wykonam te uczynki za was czy jego dzieła są wystarczająco dobre? W dziewiątym rozdziale Księgi Daniela w wersecie czternastym Daniel mówi w swojej modlitwie, Pan Bóg nasz jest sprawiedliwy we wszystkich swoich dziełach, które czyni. Absolutnie. Jego dzieła są wystarczająco dobre. Wszystko, co Bóg czyni, jest sprawiedliwe, wszystko jest słuszne. W rzeczywistości to On jest definicją sprawiedliwości, a prawo jest definicją Jego. Zatem czego tak w zasadzie oczekuje od nas prawo? Chcę ponownie podzielić się z wami wypowiedzią Alonso Jonesa z biuletynu Generalnej Konferencji z roku 1893, strony 412, w wersji polskiej strona 153. Jones mówi tutaj o tym, kiedy prawo przychodzi do człowieka osobiście, prosząc o doskonałe życie wypełnione właściwymi uczynkami. Ktoś powie: "Starałem się, lecz tego nie osiągnąłem", ale prawo odpowie na to: nie tego chcę. Nie chcę tego, co masz najlepsze. Chcę doskonałości. Nie domagam się Twoich starań, lecz Bożych dokonań. Nie chcę od Ciebie Twojej sprawiedliwości, ale sprawiedliwości Bożej. Nie chcę Twojego działania, ale Bożego działania w Twoim życiu. To właśnie to mówi prawo do każdego człowieka. Aha, widzisz? To jest to, czego chce prawo. Nie chce mojego posłuszeństwa. Ono chce Bożego posłuszeństwa w moim życiu. Możemy więc przestać zwracać uwagę na samych siebie i próbować być posłusznymi, a zamiast tego zacząć zwracać się do Boga i prosić Go, by wykonał to za nas. Przeczytaj ten werset tutaj, psalm 127, wiersz pierwszy. Jeżeli pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Jeżeli pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Jeśli to nie pan wykonuje dzieła, to jest to puste i bezcelowe, czyli daremne i marne. Czy pamiętasz, co ostatnio czytaliśmy w Izajasza 646, że wszystkie nasze dobre uczynki są jak brudna szmata, czy też szata splugawiona, która symbolizuje próżność, marność i bezużyteczność? Niedawno odkryłem piękny tekst w Księdze Hioba. Tutaj w swoich słowach pięknie opisuje to, co właśnie studiujemy. Hioba 23:14 w pierwszej części mówi: Bo on, Bóg, wykonuje to, co jest dla mnie przeznaczone. W tym tekście słowo wyznaczony, czy też przeznaczony pochodzi od hebrajskiego słowa khoke i oznacza określone zadanie lub działanie, szczególnie w odniesieniu do prawa. Tak więc w kilku słowach Hiob podsumowuje dokładnie to, czego się uczymy, że sam Bóg dokona w naszym życiu tego, czego wymaga od nas Jego prawo. Te prawdy są dla mnie niezwykle cenne. Jestem szczególnie wdzięczny Bogu za ten cytat z Alonso Jonesa, który mi to wyjaśnił. Prawo nie chce mojego posłuszeństwa. Kiedy odkryjemy to, że nie musimy już polegać na sobie, przyniesie nam to ulgę. Z roku na rok próbujemy sami coś osiągnąć, ale wydaje się, że tylko oddalamy się od miejsca, w którym chcemy być. Jak bardzo jest to stresujące? Zwłaszcza gdy widzimy, jak mało czasu pozostało nam na przygotowanie się na powtórne przyjście Jezusa. Ale jeśli to Bóg jest tym, który wykonuje swoje dzieła, pracę, to czym mam się martwić? Absolutnie niczym. Kolejny piękny werset tutaj w Izajasza 26:12 mówi: Panie, zgotuj nam pokój, gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś. Ile prac? Wszystkie nasze dzieła. I to jest Boży Dar pokoju dla nas. On nie chce, abyśmy się stresowali i martwili o wszystko, nawet o nasze zbawienie. Ponieważ jeśli po prostu odpuścimy i pozwolimy mu wykonywać uczynki, i pozwolimy mu zrobić to, co do niego należy, to mamy wszystko, czego potrzebujemy na dziś, wszystko, czego potrzebujemy na jutrzejszy czas ucisku, i mamy doskonałe posłuszeństwo w czasie sądu, z którego prawo jest bardzo zadowolone. Jest wiele rzeczy w naszym życiu, które wymagają zmiany. I wiele razy martwimy się o to, co pomyśli nasza rodzina lub przyjaciele, gdy zobaczą, jak zmieniamy naszą dietę, sposób ubierania się lub cokolwiek innego, co Bóg chce uczynić w naszym życiu. Ale jeśli to Bóg działa, czyli wykonuje pracę, i ktoś ma z tym problem, to nie musimy brać tego do siebie. Ja tego nie zrobiłem. Jeśli ktoś ma z tym problem, może pójść i porozmawiać z Bogiem, ponieważ to On tego dokonał, nie ja. Zatem, jeśli Bóg dokonuje dzieł, to konsekwencje ponosi On, a nie ja. Nie muszę się martwić ani stresować, bo to Jego dzieło, nie moje. Tak więc dosłownie, nie ma nic, czym powinniśmy się martwić, gdy Bóg wykonuje swoje dzieło. Niczym. Czy apostoł Paweł kiedykolwiek się czymś stresował? Był nawet rozbitkiem podczas sztormu. A jednak miał doskonały spokój we wszystkich swoich doświadczeniach. Dlaczego? W kolosan 1:29 zdradza nam swój sekret. Nad tym też pracuje walcząc w mocy Jego, Boga, który skutecznie we mnie działa. Apostoł Paweł nigdy się niczym nie stresował, ponieważ to Bóg dokonywał dzieł w Jego życiu. Mówił po prostu: Panie, ty to zrób, bo ja nie mogę. A Bóg odpowiedział: Bardzo chętnie, z przyjemnością. Czasami zastanawiam się, ile razy Bóg musiał patrzeć, jak robię bałagan w swoim życiu. A on stał tam, chcąc wykonać pracę za mnie, a ja mówiłem: Nie, dam radę. Więc idę naprzód i robię bałagan. A wtedy on mówi: Posprzątam to za ciebie. A ja mówię: nie, dam radę. Zrobiłem bałagan, więc go posprzątam. Jak bardzo zasmuciłem serce Boga. Gdybym tylko odpuścił i pozwolił mu zrobić to za mnie, o ile łatwiejsze byłoby życie. I nie tylko dla mnie, ale także dla ludzi wokół mnie. Mamy te bardzo dobrze znane wersety z listu do Filipian 2, 12 i 13. Przeczytajmy je. Dlatego, umiłowani moi, jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale tym bardziej pod moją nieobecność, tak i teraz z bojaźnią i drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie, albowiem to Bóg, według upodobania swego, sprawuje w Was chcenie i wykonanie. czytamy werset 12 i myślimy no tak, muszę wypracować moje zbawienie i tak próbujemy i czy nie dzieje się to ze strachem i drżeniem? ciągłe próby, ciągłe porażki ciągły strach przed potępieniem ale zapomnieliśmy o wersecie 13 to Bóg, który działa w nas zarówno ku woli, jak i ku czemu? Ku wykonaniu, by czynić według Jego upodobania, czyli zgodnie z Jego wolą. Bojaźń i drżenie, o których mowa w wersecie 12, to obawa, że będziemy wykonywać nasze własne uczynki. Kiedy budzimy się rano, naszą pierwszą modlitwą powinno być: Panie, nie pozwól mi dziś wykonywać moich własnych uczynków. Proszę, czy możesz to zrobić? I to powinna być modlitwa naszego serca, nieustannie przez cały dzień, chwila po chwili, cokolwiek trzeba zrobić tego dnia, zakładając skarpetki, myjąc zęby, lub spotykając się z jakąś wielką próbą w miejscu pracy, a zwłaszcza walcząc z pokusą grzechu. Ty to zrób, panie. Ja nie mogę. A Bóg uwielbia robić dla nas rzeczy, których sami nie jesteśmy w stanie zrobić. Bóg nie chce, byśmy stresowali się czymkolwiek dzisiaj, lub martwili się czymkolwiek jutro. On chce, abyśmy mieli pokój, nawet w czasie ucisku, który jest przed nami. I dlatego oferuje nam swoje własne dzieła, czy też uczynki, jako dar. Krok po kroku rezygnujmy z samych siebie i pozwólmy Mu działać, czyli wykonywać Jego pracę w nas. Sprawiedliwość przez wiarę jest prosta. Jest to czynienie dobra przez wiarę, czyli właściwe postępowanie. Tylko uczynki Boga, a nie moje uczynki. Są akceptowane przez prawo Boże. Zatem wiara musi wnieść do naszej grzesznej natury doskonałe, prawe postępowanie Boga. W naszym następnym studium chcę zilustrować te rzeczy w bardzo mocny sposób. Pokażę Ci, że po tysiącach lat wciąż nie wyciągnęliśmy wniosków z błędu, który Izraelici popełnili na pustyni. W rzeczywistości zobaczymy, że nawet nie wyciągnęliśmy wniosków z błędu, który popełnił szatan, gdy był w niebie. Wraz ze mną kontynuuj naszą odkrywczą podróż. Do zobaczenia następnym razem.